Proszę bardzo. Studenci dla Rzeczypospolitej. Ja mam do pana takie dwa merytoryczne pytania. Jedno, bo jeszcze są trzy ugrupowania, które by chciały pytać. Jak ocenia pan stosunki dyplomatyczne pomiędzy Polską a Ukrainą w kontekście aktualnych wydarzeń? I drugie jeszcze Jedno. Chyba, że jest związane z tą sprawą. Nie, robimy wyłomów. Powiedziałem koniec. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Uważam, że mogły być lepsze, dlatego przez wiele lat prezydent Komorowski, który ma, czy w ogóle polski prezydent, ma od lat stworzony poważny instrument współpracy z prezydentem ukraińskim. Ten instrument, to jest Rada Prezydencka Polsko-Ukraińska. Ten instrument właśnie wykorzystywał do ścisłych kontaktów Świętej Pamięci Lech Kaczyński. No niestety z coraz słabniącym Juszczenko, który robił błędy. Prezydent Komorowski miał możliwość wykorzystać ten instrument i prowadzić skuteczny, poważny nacisk na Janukowycza, żeby ten wtedy, kiedy nie było takich problemów jeszcze, dokonywał istotnych reform na Ukrainie, żeby wprowadzał w życie te zapisy, o których mówiło Partnerstwo Wschodnie, które by doprowadzały do integracji z Unią Europejską. Niestety nie wykorzystano tego. Na przykład nie wykorzystano tego instrumentu przy okazji Euro 2012, kiedy Europa, Barroso i inni zagrozili bojkotem. Prezydent nie tyle się nie przyłączył, bo nie było wygodnie oczywiście jako krajowi, który współorganizuje Euro, żeby przyłączać się do bojkotu, ale nie doprowadzić do poważnych rozmów, nawet żeby Janukowicz zrobił taki gest, jak uwolnił panią Julię Tymoszenko z więzienia wtedy. Dzisiaj sytuacja się zmieniła oczywiście, ale mogłyby być te relacje aktywniejsze. Na przykład mógłby być aktywniejszy minister Schetyna. A wracając jeszcze do starych rzeczy, proszę sobie przypomnieć, kiedy to poprzedni premier Tusk odwiedził Ukrainę. Przez lata w ogóle nie istniał w tej polityce polsko-ukraińskiej. Republikanie, proszę bardzo. Niedawno w jednym z...